Nowy film modernizuje kufer. W dwa odblaski dokładam światło stop przy użyciu taśm LED. W pierwszej kolejności zdemontuję rączkę, żeby dostać się do odblasków. Wtedy zamontuję tu taśmy LED. Przedostanę się kablami do środka. Połączę wszystko razem i wypuszczę dwa do motocykla. Podkręciłem już rączkę. Było to dość skomplikowane, ale się udało. Zdejmuję ją. Mogę też zdjąć teraz odblaski. W te miejsca nakleję taśmę LED. Przedostanę się kablami do środka. Tu je wszystkie połączę i wypuścimy je dalej. Powierzchnię, gdzie będziemy montować paski LED, należy odtłuścić przy użyciu na przykład spirytusu, żeby taśma dobrze się trzymała, nie odkleiła. Mam już takie gotowe paski LED. Nakleję je w tych miejscach po 3 sztuki i przepuszczę przewody do środka, robiąc otwory na końcu. Został mi do naklejenia już ostatni pasek LED. Teraz czas przepuścić kabelki do środka. Wszystkie kabelki są już w środku. Otwory uszczelniłem klejem na gorąco. Teraz mogę założyć odblaski. Teraz najtrudniejsza czynność, bo kabelki trzeba polutować wszystkie razem. Czerwone z czerwonymi, czarne z czarnymi, tak żeby wypuścić tylko z kufra dwa. Jak mamy polutowane już obie strony, to będziemy mogli polutować je razem. Tylko jest najtrudniejszy moment. Musimy zdecydować, którędy wypuścimy kabelek z kufra, który będzie łączył się z motocyklem. Kabel łączący kufer z motocyklem został podłączony do instalacji świateł stop. Możemy teraz sprawdzić, jak one działają. Teraz zobaczmy w nocy. Wszystko działa. Pozostaje jedynie upiąć i poukładać ładnie przewody, żeby nie były tak porozwalane. Wpadłem na pomysł dodania świateł pozycyjnych. Tak LEDy świecą jako pozycje, tak jako stop. W następnym filmie pokażę Wam, jak dokonać takiej modyfikacji, żeby uzyskać światło pozycyjne i światło stop z jednych LEDów.